Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszelkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swoje dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swój trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana. O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszcze. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, nie zakwiję się na wieki wieków. Jak szatan okryły się wielką głębią, ponad górami stanęły. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa wśród gałęzi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Z Twoich komnat napadniasz wody, owocem Twych dzieł syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Błogosław duszo moja, Pana. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu można wołać do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą łaskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje. A wyjdą synowie Izraela na środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością. Tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się do siebie jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan zaprął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, także z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które od brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu i Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń: ku czci Pana, nie mówi się. Oto słowo Boże. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy koniami jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim uwielbiać go będę. On Bogiem Ojca mego będę go wywyższał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak łas runęli w głębinę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
miejscu, które uczyniłeś swoim mieszkaniem. Pan Bóg jest królem na zawsze, na wieki. Śpiewajmy Panu, który mocą kazał. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, by cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie syci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki. I dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Są to niezawodnie łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem cię światłem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz. I ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga. Przez wzgląd na świętego Izraela, bo On cię przeozdobi. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek bezprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga waszego, gdyż On jest przebaczany. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi i nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę, bo Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdrowiu zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrowiu zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie w Jego imię.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadomo po całej ziemi. Będziecie czekać ze wzrokiem zbawienia. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misterię, które spełnia się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost snów Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Panie Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest Pana Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. A bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Duchem Święty, chwała Boga Ojca. Amen. Módlmy się w czasie tej najświętszej ofiary, która jest pierwszą mszą świętą zmartwychwstania. Chcę polecić świętej pamięci Bożemu Słonebechę, prosząc o radość oglądania oblicza zmartwychwstałego Zbawiciela. Módlmy się, Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jeśli blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele Ducha Dziecięctwa, który otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, abyśmy odnowieni na Duchu i Ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Odśpiewane uroczyście Gloria było przejście ze Starego do Nowego Testamentu. Zapowiedź staje się rzeczywistością. Święty Paweł przypomina, że paschalne misterium Chrystusa realizuje się przez chrzest w każdym z nas. W Chrystusie rozpoczęliśmy nowe życie. Rozpoczęło się już nasze zmartwychwstanie. Jako wyraz wdzięczności zaśpiewamy wielkanocne Alleluja. Jest to okrzyk radości i powitania zmartwychwstałego Pana, który żyje i jest obecny pośród nas. Tymczasem posłuchajmy listu świętego Pawła. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my w
wkroczyli w nowe życie. Jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca. Jeśli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus powstał przez zmartwych, już więcej nie umrze. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz. A że żyje, żyje dla Boga. Tak jak wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Chodźmy na chwilkę.
czytamy, jest bardzo każdemu człowiekowi potrzebne. Można by to powiedzieć, że jest to instrukcja życia dla każdego z nas. Słowo Boże. Zaczyna się od Księgi Rodzaju, od stworzenia, od początku. Autor natchniony napisał: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na ten stworzony świat, który dzisiaj zagrożony koronawirusem, siejącym takie zniszczenie wśród życia ludzkiego, gdzie tak wielu przyszło właśnie z tego świata na spotkanie z Panem Bogiem, swoim Ojcem, Stworzycielem. Oni tę historię ziemską zakończyli. Inni jeszcze walczą. W tej walce stają lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny. Widok ludzi chorych, czy umarłych, czy trumien, ustawianych, składanych, przewożonych, pogrzeby, krematoria. Widzimy, że ten świat uległ zepsuciu, ale to nie Pan Bóg go zepsuł. Początek, jak słyszymy z Księgi Rodzaju, był bardzo dobry. Miłość Pana Boga wyłania z niczego, z nicości, każde istnienie. Autor Księgi Rodzaju pisze, że po kolei pojawiają się istoty żyjące. I za każdym razem można powiedzieć, że Pan Bóg to mówi i my to potwierdzamy, że są one piękne. Piękne są rośliny, cały stworzony świat. Piękne są zwierzęta, lądy, oceany, niebo, gwiazdy. Ale my, ludzie, zaczynamy coś psuć, kiedy w tej samej Księdze Rodzaju pojawia się historia Kaina i Abla, braci, którzy jeden z nich morduje drugiego. Ale wcześniej to nieposłuszeństwo Adama i Ewy, grzech nieposłuszeństwa. A później kolejne i wojny, kazirodztwa. I ta historia świata ciągle przez nas niszczona i psuta jest motywem do tego, by przyszedł ktoś, kto będzie naprawiał świat. I kiedy Pan Bóg, tak jak czytamy też proroka Izajasza, chciał, żeby to słowo trafiało do serca człowieka, powiedział, jak ulewa i deszcz, które spadają z nieba, spadają po to, żeby przynieść owoc, żeby użyźnić ziemię, nawodnić, żeby z tej ziemi wyrosło to, co Pan Bóg wymyślił. Tak samo mówi Bóg, słowo moje kieruje i nieustannie kieruje do człowieka. A to my, ludzie, właśnie tę instrukcję, jakby instrukcję użytkowania nas, naszego życia, my tę Bożą instrukcję odrzucamy. To my ten świat psujemy. I dlatego przychodzi na świat Syn Boży, który przyjmuje nasze ciało. Ma oczy, jak każdy z nas. Mówię w czasie teraźniejszym, bo Pan Jezus nadal ma oczy te, które zostały utworzone przez Ducha Świętego w niepokalanym łonie Maryi. Ma takie same jak my usta, uszy, nasz wygląd. Przyjmuje wygląd podobny do nas, do każdego z nas. Ale jest jeden szczegół. Jego serce nie jest przewrotne i zepsute przez grzech. W sercu Jezusa nie rodzi się żadna zła myśl, jak u Adama i Ewy, o nieposłuszeństwie, Kaina i Abla, o zazdrości, zamordowaniu, ale rodzą się same dobre, Boże myśli. Jezus wiele godzin, wiele nocy spędza na modlitwie, na rozmowie ze swoim Ojcem. Czyli zbliża się do Stwórcy i mówi, jeżeli chcesz, jako stworzenie Boże, przeżyj dobrze swoje życie, rób to, co ja. Patrz na świat tak, jak Pan chciałby, by on wyglądał. Twórz ten świat, tak jak na początku usłyszałeś, że masz zaludniać ziemię. Masz być ojcem, matką, dla kogoś być bratem, siostrą, ojcem, rodzicem chrzestnym. Pamiętaj o tym, że twoje serce jest potrzebne Pan Bogu.
I na końcu usłyszymy to zakończenie historii ludzkiej tutaj na ziemi Jezusa. Kiedy po ukrzyżowaniu, wspominaliśmy to wczoraj, Jezus wychodzi z grobu po swojej śmierci. Ostatnie zdanie, jakie brzmi w dzisiejszej Ewangelii, mowa o tym, że Jezus chce się spotkać z każdym człowiekiem. Dzisiejszy fragment Ewangelii, ostatnie zdanie brzmi, Jezus mówi, idźcie, oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Zanim zobaczymy Zbawiciela, zanim zakończymy historię naszego życia tutaj na ziemi, idziemy do kościoła, do świątyni. Tutaj widzimy Jezusa, zmartwychwstałego. Za chwilę w Kostki Świętej zobaczymy Zbawiciela, który do nas przychodzi. Idźcie, oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Idźcie, oznajmijcie moim braciom, niech idą do kościoła, tam mnie zobaczą żywego. I bracia i siostry, każdy, kto adoruje Chrystusa Pana, to przed Nim klęka, przychodzi często tutaj do kościoła, mówi, Jezu, dobrze, że jesteś, dobrze, że żyjesz. Kiedy kieruje do Niego te słowa, wtedy Jezus daje szczególną łaskę wiary, by człowiek ten, wypełniony wiarą, widział go obecnego. A kiedy widzi poprzez wiarę, tak chętnie przychodzi do kościoła, do świątyni, tak chętnie wypowiada wszystkie modlitwy. To jest właśnie działanie Chrystusa Pana, który wie, że bardzo go potrzebujemy, bo żyjemy w świecie, który bardzo często po prostu ten świat niszczy i psuje, czego w tym czasie szczególnie bardzo mocno doświadczamy. Niech Chrystus zmartwychwstały, którego zwycięstwo dzisiaj już obchodzimy w tę świętą noc, pomoże nam naprawić ten świat, najpierw zaczynając od własnego serca, bo jest to nasz cały świat, nasze serce. Z naszego serca rodzą się myśli, pragnienia, słowa, nasze czyny. Niech Chrystus zmartwychwstały ma przystęp do naszego serca, aby dzięki temu i cały świat się odmieniał, aby wracał do swego Stwórcy, aby ta historia opisana w Słowie Bożym miała dobre zakończenie. Powstańmy teraz. Najmilsi, z pokorą wzywajmy teraz łaski Pana Boga, Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. We wszystkich decydujących chwilach liturgii prosimy o pomoc i wstawiennictwo nasze siostry i braci, którzy już się cieszą chwałą zmartwychwstałego Pana. W litanii, które będziemy śpiewać na stojąco, prosimy świętych o pomoc w wiernym wypełnianiu przymierza zawartego w sakramencie chrztu. Zapalimy więc nasze świece i ze świecami w dłoni będziemy śpiewać tę litanię, a później odnowimy przyrzeczenia chrztu świętego. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty
Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzęcze, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Anastazy, módl się za nami. Święty Bazylii, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Jacku, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sienieńska, módl się za nami. Święta Teresa Sawina, módl się za nami. Święci Grzegorzu i Stanisławie, módlcie się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Święty Janie Pawle się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie. Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie. Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, aby swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić swoje dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu Synu Boga Żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani razem z Chrystusem. W Jego śmierci, aby razem z Chrystusem wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odmówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha, jego spraw, a przyrzekliśmy
służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie panował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie święte, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże łaską swoją w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. Teraz zebrany w tę najświętszą noc na modlitewnym czuwaniu na cześć Pana przedstawiamy Mu nasze prośby. Te święta paschalne prosimy Cię, Panie Jezu, umocnij wspólnotę Kościoła w głoszeniu prawdy o Twoim zwycięstwie i o Twojej obecności pośród Twojego ludu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W noc paschalną prosimy Cię, Panie Jezu, w intencji wszystkich, którzy tej nocy i podczas tych świąt zostaną odrodzeni przez chrzest, spraw, aby łaska, którą otrzymują, nieustannie w nich wzrastała. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W tę błogosławioną noc, w której łączy się niebo z ziemią, zawierzamy Tobie, Panie Jezu, cały świat. Odnawienie ustannie Jego oblicze i dopomagaj ludziom w poszukiwaniu i budowaniu wzajemnego zrozumienia, zgody i prawdziwego pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Tę noc, która rozkruszyła ciemność grzechu, powierzamy Tobie, Panie Jezu, ludzi trwających w niewoli zła. Pomóż im doświadczyć uzdrawiającej mocy Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W tę noc, którą przeszedłeś ze śmierci do życia, powierzamy Ci zmarłym z naszych rodzin i wspólnoty prawdziwej. Przeprowadź przez bramę nieba do Twojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W tę noc pełną łaski przyjmij, Panie Jezu, naszą ofiarę uwielbienia i błogosław nam tu obecnym, naszym rodzinom, naszej wspólnocie parafialnej i spraw, abyśmy dzielili się radością z Twojego zwycięstwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Tę świętą noc oddasz i kończącą się radością życia z Tobą, świętej pamięci Bożemu Słonebrechę. Ciebie prosimy. Jezus zmartwychwstały, przyjmij nasze prośby, które z radością i ufnością Tobie przedstawiamy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bo zmartwychwstał, sam
nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu. Spraw ofiarę, która wzięła początek w misterium paschalnym, stał się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.